1939 roku niemiecki okupant dokonał przerażających zbrodni na terenie Pomorza Gdańskiego i Kujaw. Na tle wszystkich innych regionów podbitej Polski Pomorze doznało wówczas największych strat. Nie sposób sobie wyobrazić sytuację, w której Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie zajmuje się tym zagadnieniem, nie przypomina o ofiarach, ale też nie piętnuje sprawców. Dlatego przygotowaliśmy piękną, nowoczesną wystawę. Tematem naszej wystawy jest zbrodnia. Bardzo trudny temat, jeżeli chodzi o kwestie wystawiennicze. Zbrodnia pozbawiona tła zmienia całkowicie swoje oblicze. My chcieliśmy nadać tej zbrodni szerszy kontekst i pokazać oprócz momentu śmierci osób, o których opowiadamy, także moment ich życia. Dlatego scenografia i przestrzeń wystawiennicza jest celowo podzielona na dwie strefy. Pierwsza strefa to jest strefa dom, gdzie pokazujemy bujne pomorskie życie, kiedy ta polskość bardzo mocno rozwijała się między 1919 a 1939 rokiem. Osią narracji i głównym symbolem tej wystawy jest drzewo. Dąb z ulicy Portowej w Gdyni, ulubione miejsce spotkań mieszkańców. Na jego rozłożystych konarach prezentujemy wizerunki Pomorzan. Ten dąb gdyński jest jakimś takim symbolem schronienia, nie tylko świadkiem tragedii. Ta ekspozycja jest zrobiona na drewnianej sklejce, tak więc jest to autentyczny materiał. Możemy nawet poczuć ten zapach, szczególnie w drugiej części, gdzie jest prezentowany ten tak zwany las straceń. W drugiej części pokazujemy temat zbrodni. Jest on ujęty w sekwencji od wkroczenia Niemców poprzez poszukiwania Polaków, przedstawicieli polskiej elity, która zgodnie z założeniem Hitlera i polityki niemieckiej, nazistowskiej miała być wytępiona. Kolejny krok w tej sekwencji to aresztowania, egzekucje. Unikatowymi pamiątkami, które prezentujemy na wystawie, są przedmioty należące do Maksymiliana Kufla, który został zamordowany jesienią 1939 roku na terenie tczewskich Koszar. W 1945 roku, podczas ekshumacji, żona zamordowanego rozpoznała przedmioty, do których należały m.in. zegarek z dewizką, okulary z futerałem, monety, zapalniczka oraz różaniec wraz z kawałkiem odzieży. Zabijano elitę polską Pomorza Gdańskiego, zabijano z powodów rasistowskich, uderzając w społeczność żydowską, zabijano z powodów eugenicznych, uderzając w pacjentów szpitalni dla osób psychicznie i nerwowo chorych. Historycy ujęli sumę w jedno pojęcie, zbrodnia pomorska, aby tym bardziej, dosadniej, dobitniej podkreślić wyjątkowość tamtych wydarzeń. Chodząc po lasach pomorskich, ja myślę oczywiście przede wszystkim o okolicach Piaśnicy czy Lesie Szpęgawskim, lasach koło Kartuz, chodzimy w pewnym sensie po cmentarzu, dlatego że tych miejsc straceń jest bardzo, bardzo wiele i musimy o tym zawsze pamiętać, że za tymi lasami kryje się bardzo tragiczna historia.